I ponownie, proszę Państwa, jesteśmy w Oldenburgu, Wesel Emshalle. Przed nami walka w kategorii ciężkiej. Jako pierwszy do ringu wychodzi Jewgeni Orłow, Rosjanin o wzroście koszykarza, 2 metry 6 centymetrów. Urodzony 8 sierpnia 1978 roku. W Rosji mieszka teraz w Berlinie. Ostatnią walkę stoczył w swojej rodzinnej miejscowości Barnul, wygrywając w drugiej rundzie przez techniczny knockout z Renatem Michajłaszewem. Wcześniej przegrał na punkty z Francesco Pianetą. Wygrał przez knockout z Walerym Semiszkurem w 2008 roku, 21 listopada w Gdańsku Mazowieckim. Przegrał na punkty pojedynek 10-rundowy z Polakiem Mariuszem Wachem. Zaczynał karierę zawodową w 1998 roku od wygranej w drugiej rundzie z Jamalem Terim. Walka odbyła się w Moskwie, ale już w trzeciej i czwartej walce poniósł porażki z Serikiem Ongarbajewem i Aleksiejem Warakinem. A to, proszę Państwa, Kobra Sophie, czyli Kubrat Pulew. No, duża nadzieja wagi ciężkiej, pięściarz mierzący 195 cm, 29 lat. Kontrakt zawodowy podpisał w 2009 roku. Pierwszą walkę z Florianem Benke stoczył w Neubrandenburgu, wygrywając w drugiej rundzie. Ostatnią z danym Batchelderem w marcu tego roku, wygrywając w drugiej rundzie. Pojedynek rozegrany w Berlinie w Max Schmeling Halle. Bardzo szybki w amatorskiej karierze, sporo sukcesów. No, skakuje przez Staliny do ringu, jak pamiętam, przed laty Juan Carlos Gomez, wtedy mistrz świata kategorii junior ciężkiej w limicie do 86 kg. Wracając do Pulewa, był mistrzem Europy kategorii super ciężkiej w Liverpoolu w 2008 roku. Brązowy medal zdobył na mistrzostwach Płowdi w 2006 i brązowy medal mistrza świata w Mianyang w Chinach w 2005 roku. Niestety był tylko rezerwowy, nie pojechał na Igrzyska Olimpijskie, nie wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach. W niebieskich spodenkach Pulew. Sporo wyższy, sporo cięższy. Jewgeni Orłow, były zawodnik K1. Ale biorąc pod uwagę przewagę szybkości zdecydowaną Pulewa, to tutaj ma niewielkie szanse w tym pojedynku Orłow. Mówiłem w karierze amatorskiej, sporo medali, sporo sukcesów, ale też takich indywidualnych wielkich osiągnięć, bo przecież Pulew pokonał między innymi trzykrotnego mistrza świata wagi ciężkiej, super ciężkiej od Laniera Solisa, dziś czołowego ciężkiego na zawodowych ringach, w półfinale turnieju w Halle. W 2002 roku nie wystartował Pulew na mistrzostwach Europy w Permie. Miał uszkodzoną rękę podczas sparingu, ale kiedy przyszedł do wielkiej, ważnej walki między Solisem na mistrzostwach świata w 2003 roku w Bangkoku, przegrał z nim 7-12. Pamiętam Pulewa z mistrzostw Europy poprzedzających Igrzyska w Atenach. Odbyły się na Chorwacji, w Puli. Zdobył tam brązowy medal. No, w 2001 roku podczas mistrzostw świata w Belfaście przegrał Sultanem Ibrahimowem. No, już trafił kilka razy Orłowa.
jak amator występował wiele lat w kategorii ciężkiej. Okej. Box! No, jak mówiłem, nie wystąpił na igrzyskach w Atenach tej wadze. Później przyszedł do kategorii super ciężkiej. Był wicemistrzem Unii Europejskiej w Cagliari w 2005 roku. Przegrał wtedy finał 18-24 z włoskim amatorem Roberto Camarelle. Świetnym zawodnikiem, mistrzem olimpijskim z Pekinu. Camarelle nie chce przejść na zawodowstwo, uważa, że nie musi tego robić. Jest w pełni usatysfakcjonowany tym, co osiągnął jako amator. W 2005 roku już w kategorii super ciężkiej znów spotkał się z Danielem Solisem, który też przeszedł po zdobyciu dwukrotnie Mistrzostwa Świata Wadze Ciężkiej do kategorii super ciężkiej. Przegrał z nim w półfinale 11-25. Solis zdobył złoty medal, a pulę w brązowi. Wspomnianych mistrzostwach Europy w Płocku w 2006 roku. Przegrał niespodziewanie, dość gładko, bo przez RSO wtedy jeszcze były takie werdykty przy dużej przewadze punktowej RSO. Dzisiaj już zlikwidowana taka formuła z Rosji, który wtedy zdobył złoty medal. Ale w 2007 roku znów wygrał bardzo ceniony turniej w Halle. W 2008 wygrał turniej Stranża w Sofii. Wygrywając mistrzem Igrzysk Panamerykańskich Robertem Alfonso 19-9. Przypominam sobie, że przed laty ten bardzo ceniony amatorski turniej Stanża wygrał Andrzej Gołota, wygrywając żyjącym już późniejszym, wybitnym mistrzem boksu amatorskiego. Jeszcze minuta 15 do końca drugiej rundy. Teraz wydawało się, że trafi tym prawym Pulew. Wracając do przerwanej myśli, pokonał słynnego Kubańczyka Roberto Balado, który później zginął w wypadku pod kołami pociągu, jadąc swoim samochodem na trening pod Hawaną. Balado został uznany najlepszym pięściarzem Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku. Wygrał wtedy bez wysiłku. Tak przynajmniej to wyglądało z boku. Kategorię super ciężko nie otrzymał puchar Barkera. Myślałem, że troszkę inaczej będzie ten pojedynek wyglądał. Dosyć bezbarwnie zaczął go Pulew. W 2008 roku wygrywając Mistrzostwa Europy w Liverpoolu, które były rozgrywane po Igrzyskach Olimpijskich. Bardzo dziwny termin. Nie startował na nie złoty medalista z Pekinu Roberto Camarelle. I wtedy Pulew zdobył złoto. Został mistrzem Europy, wygrywając po kolei z Marko Tomasowiczem, Romanem Kapitanienką oraz Denisem Siergiejewem. Wystąpił jeszcze na Mistrzostwach Świata w 2009 roku w Mediolanie. Przegrał tam znów z Roberto Camarelle i wtedy dopiero podpisał zawodowy kontrakt. Mal zum Bauch und dann wieder hoch. Und rechts rumgehen immer. Als Jab in der Mitte. Ja, und dann immer wieder provozieren, dass er schlägt. Ja, immer auf Tempo drücken. Ja, dass er viel arbeiten muss.
Tylko dwóch zawodników na razie wytrzymało. Holendystan z Kubradem Pulewem, pierwszy z nich, Benga Olukun. W listopadzie ubiegłego roku w Norymberdze stoczył 6 rund i przegrał na punktu wszystkich sędziów. Wysoko 60-54, 1-59-55 dla Kubrata Pulewa oraz później Zach Page. W listopadzie, miesiąc później, w Ludwigsburgu. Tyle, że tam punktacja też była podobna, bo dwóch sędziów punktowało 60-54, a tylko Polak Paweł Kardynik 58-56 dla Bułgara. Jewgeni Orłow, jeden z najwyższych zawodowych pięściarzy, ale oczywiście nie najwyższy, bo najwyższy z tych znanych to Julius Long, 2,16 cm, 2,13 m mierzy. Nikołaj Wałuje był mistrz świata organizacji WBA. Kategoria ciężka, znów dla Polaków bardzo ważna. 29 maja w Gelsenkirchen Albert Dragan Sosnowski walczy będzie o pas organizacji WBC z Witalijem Kliczką na stadionie Schalke. Arena Auf Schalke. No, mogąca pomieścić 60 tysięcy widzów. Zobaczymy, ile przyjdzie na pojedynek Ukraińca z Polakiem. No i oczywiście z uwagi na postać Tomasza Adamka, który stoczył już trzeci wygrany pojedynek w wadze ciężkiej po pokonaniu Gołoty 24 października ubiegłego roku w Łodzi, później po wygranej z Jasonem Estradą. W lutym tego roku pokonał teraz 24 kwietnia w kalifornijskim Ontario. Uważanego za najlepszego pięściarza amerykańskiego Cristobala Ariole, Amerykanina z meksykańskim rodowodem, i to wygrał z nim po naprawdę dobrym pojedynku. 2 do remisu. Jest bardzo wysoko klasyfikowany przez prestiżowy The Ring. Zabrać mi Kliczko za Powietkinem. A przed Chambersem, no zobaczymy, jak potoczy dalej kariera Tomasza Adamka, bo to powiada się naprawdę szalenie ciekawie. Ma ze sobą mistrzowskie tytuły w wadze półciężkiej, junior ciężkiej, gdyby został mistrzem świata w kategorii ciężkiej, to dokonałby rzeczy nieprawdopodobne. No oglądamy ospałego w tym pojedynku Bułgara Kubrata Pulewa na Państwa ekranach. W pojedynku z potężnym 31-letnim Jewgenijem Orłowem. Ale poza parametrami Jewgeni Orłow tutaj niczym specjalnym nie imponuje. Szczerze mówiąc, byłem przekonany, że Kubrat Pulew rozprawi się z nim dość szybko. Pozwolił się teraz tak bezkarnie ustawić Pulew Rosjaninowi. Ten przede wszystkim wykorzystuje zasięg. Pulew ma wspaniałe warunki, 195 cm wzrostu.
No ale rywal jest 11 cm wyższy. No i wiele, wiele kilogramów cięższy. Stop! Ja. Potrafi znaleźć recepty na Jewgenia Jarłowa w tym pojedynku Kubrat Kulew. To już czwarte starcie. Przypominam, że jest to walka ośmiorundowa. Sporo pracy ma sędzia rynkowy w tym pojedynku. Ściągania, ciosy w tył głowy są tu na porządku dziennym. No wreszcie szybsza akcja Kulewa i był na prawy, który doszedł celu, ale większego wrażenia na Arłowie nie zrobił. 20 sekund do końca czwartego starcia. No, kolejny prawy również dochodzi, ale widzą Państwo, jaka jest różnica masy na korzyść Jewgenii Arłowa. Odbił się od przeciwnika jak piłka Kubrat Kulew i panna Matal, to był faul. Odebrany punkt Orłowowi. No więc ta runda będzie przegrana 2 punktami przez Jewgenia Arłowa. I oczywiście po 4 rundach przewaga punktowa Kubrata Kulewa nie podlega dyskusji. Wygrywa ten pojedynek. Tyle, że najlepszego wrażenia w tej walce przynajmniej na razie nie robi. Das war die 4. Runde. In dieser 4. Runde gab Richard Fabian Guggenheim aus Bern Evgeny Orlov eine Verwandlung wegen unfairen Kosten. Tiefer, hau ihm noch mehr zum Körper erst. Ja, immer wieder links und rechts und dann erst oben. Und die linke nicht als Haken, sondern als gerade, als Sepp. Ringfrei, Runde 5. No nie jest zadowolony trener Kubrata Kulewa z tego, co widzi w tym pojedynku. Brakuje mu dynamiki, brakuje mu zdecydowania w akcjach ofensywnych i ma rację. Kubrat Kulew walczył efektownie. Wydawało się, że podobnie będzie wyglądał również pojedynek z Jewgenią Orłowem. Kolejny Rosjaninowi, aby nie ściągał i nie bił wtedy przed ramieniem w tył głowy Kulewa. To grozi drugim ostrzeżeniem. Szuka swojej szansy Kulew w tym pojedynku na zakończenie walki przed czasem, bijąc na korpus.
Bardzo, że nie. Uwaga właśnie, no bo musimy na mowy jeszcze o wygraniu punktu dla atak głową. Przedmienie Pulewa. I niespełna minuta do końca piątego starcia. Ciekawy pojedynek, dużo ciosów w tył głowy, w ogóle dużo fauli. Dziwnie nieporadny w tej walce jest Kubrat Pulew. Runda zakończona. Niewiele dobrego można o niej powiedzieć niestety. Może w tych ostatnich trzech rundach to był zwód, był lewy, sierpowy, ten pierwszy doszedł, drugi chybiony, a później już klincz. Richtig hier hinten hin, richtig brutal mit rechts. Ganz brutal rechts erst unten, wenn so steht, richtig unten. Ja, und fintieren, wenn vorbeigeschlagen hat, dann rechts rüber. Ja, und sonst unten durch, Mitte hoch. No zobaczymy, czy wyniesie coś z tych wskazówek. Kubrat Pulew. Czy dalej będzie to samo? Przed ramieniem. Zdaje się, że za chwilę cierpliwość sędziego ringowego się wyczerpie. Państwa, drugie ostrzeżenie, drugi punkt dobrany. Jeszcze jedna taka sytuacja i Jewgeni Orłow zostanie zdyskwalifikowany. Podwójny lewy Kubrata Pulewa. Wciąż zadziwia to nieporadność byłego mistrza Europy amatorów. I przy okazji jeszcze kontuzja Pulewa. Uderzenie łokciem. Stop! 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 Dużo tych faul. Oczywiście
przewaga punktowa Kubrata Pulewa w tej sytuacji jest bardzo wysoka. Próbuje osłabić Irginię Orłowa ciosami na korpus Kubrat Pulew. Teraz Irginię Orłow tłumaczył się ringowemu, że to nie on zawinił. I znów obszerny prawy. I jeszcze ciosy po komendzie, po gongu. Orłow no, oddał za to, co dostał od Pulewa, który też uderzył po gongu. Ganz tief haben wir, ganz tief. I proszę Państwa, jeszcze dwie ostatnie rundy. No, ciekawy jestem, czy dotrwa do końca tego pojedynku Irginii Orłow. Czy też nie zostanie w końcu zdyskwalifikowany. To jest przedostatnie, siódme starcie. Koniec, tak jest. Wyczerpał cierpliwość sędziego ringowego. Ściągał, później uderzał Irginię Orłow. I tak, proszę Państwa, zakończył się jego pojedynek z Kubratem Pulewem. No, brzydkie widowisko, nie ukrywam. Irginię Orłow niezadowolony, uważa, że został skrzywdzony, że nie powinien zostać zdyskwalifikowany. No to jest właśnie to ściąganie, później uderzenie w tył głowy. Może ta konkretnie akcja nie była aż tak ewidentna, ale to jest nie pierwsza taka sytuacja w tym pojedynku. Zwracał na to uwagę ringowy Rosjaninowi. Ten doskonale wiedział, czym to grozi. Ileż można zresztą udzielać ostrzeżeń, odbierać punktów. Walka bardzo nieczysta. W trudnej sytuacji był tu postawiony Kubrat Pulew. Nie mógł walczyć tak, jak potrafi. No ale wygrywa tym razem przez dyskwalifikację rywala. Ósma wygrana, szósta przed czasem. Irginię Orłow przegrywa po raz siódmy. W 11 zwycięstwach. Coraz gorszy bilans olbrzyma z Rosji. Ringrichter Fabian Guggenheim aus der Schweiz stoppte den Kampf 60 Sekunden nach Beginn der siebten Runde wegen der dauernden Unfairness von Evgeny Orlov und damit Sieger durch Disqualifikation und weiter unbesiegt aus Bulgarien, Kubrat Pulew. Ręka w górze Kubrata Pulewa. Fabian Guggenheim ze Szwajcarii zdyskwalifikował Irginię Orłowa na początku siódmego starcia. Proszę Państwa, tak kończy się kolejny pojedynek Weser Ems Halle w Oldenburgu. A my, proszę Państwa, wrócimy na ring po krótkiej przerwie.